za te wszystkie lata, zwłaszcza za te spędzone w Bodnym Sulinowie, jest ich, już nie wiem, 27, 27 rok w Bodnym Sulinowie. Chcę wam powiedzieć tylko jedno. Chcę wam powiedzieć dziękuję. Dziękuję za wasze świadectwo wiary, za waszą obecność w świątyni, za to, że możemy mogliśmy się spotykać na takich podobnych uroczystościach, za to, że mogliśmy sztandary szkół borneińskich wprowadzać, za to, że mogliśmy się tutaj spotykać i dziękować Panu Bogu i jednocześnie prosić. To jest też taki, myślę, dobry czas, żebym podziękowała radnym obecnej kadencji, bo to z nimi teraz pracuję pod przewodnictwem Mariusza. Ucząc się samorządu w powiecie wiem, że siłą burmistrza jest rada. Wsparcie, które otrzymuję od państwa i ta zgoda, która jest w naszej radzie, jest takim motorem napędowym dla mnie. Ja nie wiedziałam, że tak bardzo stracę prywatność po wyborach, że ten mój czas i to moje życie będzie kręciło się wokół tego miasta, tej gminy, ale nie żałuję tej decyzji. Cieszę się z każdej nowej inwestycji, nawet tej najmniejszej, czy jest to fundusz sołecki, czy to są ogromne inwestycje. Przed tym miastem jeszcze wiele wyzwań i wiem, że jeżeli ta współpraca będzie wyglądała tak jak w tej kadencji, kiedy mamy wsparcie rządu, kiedy mamy wsparcie samorządu wojewódzkiego, kiedy mamy wsparcie mieszkańców, wsparcie radnych i świetnych urzędników. Naprawdę dziękuję ci, Renata, za ten urząd, który zostałam po tobie, za tą kadrę, która w nim pracuje. Mam w tych wszystkich pracownikach ogromne wsparcie, ogromna wiedza. Dziękuję bardzo mojemu zastępcy, który mi ciągle służy swoim doświadczeniem. Pani skarbnik, do której się udaje i słyszę, nie ma. Co znowu? Ale jest, znajduje się, szukamy. I tak razem tworzymy ten nasz mały samorząd. Dziękuję wam wszystkim bardzo. Piękne podsumowanie. Dzisiaj wiedzieliśmy tego, co wydarzyło się przez ostatnie 30 lat. Ale przed nami kolejne, mam nadzieję, dziesięciolecia, a może i setki lat. I z tej okazji chciałam państwu, wszystkim mieszkańcom, ale na ręce pani burmistrz, złożyć życzenia dobrej przyszłości. Dzisiaj, kiedy sięgamy myślami w przeszłość, widzimy, że ta historia była bardzo trudna tego miejsca. Historia dwóch totalitaryzmów. Historia, którą dzisiaj wielu wspomina pewnie ze smutkiem, czasem z grozą. I tym trudniej jest miastu budować na takich podstawach swoją przyszłość. Nie tylko te kwestie inwestycyjne, nie tylko kwestie związane z przeszłością, ale właśnie ta pamięć, bo tą pamięć też trzeba kultywować. Ale w herbie miasta jest zielona lipa. I choć ona pochodzi tak naprawdę od nazwy pierwszego miasta, to ja bym chciała życzyć, aby tak jak lipa jest długowieczna, Borne było miastem długowiecznym. Tak jak lipa jest symbolem pokoju, to miasto dwóch totalitaryzmów, żeby już od zawsze było otwarte na każdego gościa, na każdego turystę, żeby było przyjazne mieszkańcom, ale właśnie, żeby było miastem spokoju i pokoju. Ale lipa to też jest symbol kobiecości. Widzimy, że coraz w tych 30 latach myślę, że większość czasu gospodarzami były jednak kobiety. I to pokazuje, że poza takim typowym podejściem męskim do zarządzania jest tutaj też potrzebna ręka kobiety. Ręka emocji, ręka dostrzeżenia tego, że to miasto wybrało również do życia wielu mieszkańców. Nie tylko tych, którzy się dzisiaj urodzili, ale wielu takich, którzy podjęło po prostu decyzję, że to jest ich miejsce do życia. I myślę, że tylko kobiety są w stanie dostrzec to. Piękno tego miasta, emocje, które towarzyszą historii tego miasta, wybór mieszkańców i to, że miasto dzisiaj wymaga oprócz
inwestycji infrastrukturalnych, inwestycji w piękno i docenienia tego otoczenia, które jest zielonego miasta Bornego Sylnowa, miasta, którego nie było. Życzę wszystkim Państwu, mieszkańcom, aby tak jak wybraliście to miasto na swoje miejsce do życia, abyście nigdy tego wyboru nie żałowali. Dziękuję. Znakomita lipa, jak Państwo widzicie, oprócz pięknych liści, pięknego rozkwitu, ma także korzenie. One sięgają głęboko i my powinniśmy z tego, co jest historią, co jest przeszłością, budować swoją tożsamość. Szczególnie w takim miejscu jak Borne Sulinowo, które przecież składa się z wielu mieszkańców, którzy przyjechali na te tereny z różnych zakątków Polski. To także świadczy o tym, że gospodarze miasta, gospodarze gminy są otwarci, potrafią budować swoją tożsamość poprzez życzliwość dla innych. I cieszę się niezmiernie, że samorząd województwa może być tym partnerem, który daje szansę na to, aby gmina była jeszcze piękniejsza, aby gmina mogła mieć jeszcze więcej atrakcji, nie tylko ścieżek rowerowych, które dalej trzeba kontynuować, ale także wiele innych. I dzięki temu partnerstwu możemy budować wzajemne relacje. Relacje ludzi, którzy potrafią zrozumieć innych, ich potrzeby i na te potrzeby odpowiadać. Pani Burmistrz, to, że jestem tutaj w imieniu Zarządu Województwa, w imieniu całego Samorządu Wojewódzkiego, to jest wyraz szacunku i dla Pani dokonań, i dla dokonań poprzednich włodarzy miasta Borne Sulinowo i gminy Borne Sulinowo. Cieszę się bardzo, że widząc tutaj Państwa, poznaję swoich przyjaciół, swoich znajomych, ludzi, którzy oddali część swojego życia, część swojej pasji, pasji działania na rzecz rozwoju tego środowiska i całego szeroko rozumianego Pomorza Zachodniego. Współpraca z Wami, a miałem przyjemność współpracować w różnych rolach i burmistrza Połczyna-Zdroju, a więc właściwie sąsiada z Zamiedzy, i wojewody, i parlamentarzysty, to w każdym z tych przypadków zawsze współpraca z władzami miasta, z mieszkańcami Bornego Sulinowa była dla mnie największym honorem i przyjemnością. I chciałbym zapewnić przede wszystkim mieszkańców miasta, że w Samorządzie Województwa macie Państwo dobrych przyjaciół i partnerów, którzy rozumieją, że to, co zostało dokonane wielkim wysiłkiem, wielkim zaangażowaniem władz i samorządu, gminy i wszystkich mieszkańców, to przecież jeszcze nie koniec, że jeszcze wiele trzeba zrobić. Jestem przekonany, że to, że jesteśmy we wspólnym europejskim domu, że ten dom stwarza nam możliwości pozyskiwania środków europejskich, da szansę na to, aby te potrzeby mogły być sprawnie i skutecznie realizowane. Jako wyraz szacunku i uznania dla wszystkich mieszkańców Bornego Sulinowa pragnę przekazać na ręce pani burmistrz, oprócz oczywistego adresu, także ten symboliczny herb, czyli gryf zachodniopomorski z bursztynem. Niech ten wielki gryf trzyma opiekę nad wszystkimi mieszkańcami i daje szansę na pełny rozwój całej gminy. Wszystkiego dobrego. Zostałem poproszony przez marszałka, aby odczytać w jego imieniu list, który skierował do pani burmistrz, ale myślę, że głównym odbiorcą tego listu są mieszkańcy Bornego Sulinowa. Szanowna Pani Burmistrz, w imieniu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego pragnę przekazać serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu 30-lecia Bornego Sulinowa. Chciałbym przekazać serdeczne życzenia Pani oraz mieszkańcom Bornego Sulinowa z okazji tej wyjątkowej rocznicy, która stanowi wspaniały moment do refleksji i wspólnego świętowania. Przez 3 dekady polskości Bornego Sulinowa obserwujemy dynamiczny rozwój oraz pozytywną transformację tego miasta. Osiągnięcia w dziedzinie gospodarki, infrastruktury, kultury i integracji społeczności lokalnej są naprawdę godne podziwu.
Borne Sulinowo stało się miejscem, które przyciąga uwagę oraz wielu gości. Jestem głęboko przekonany, że ta rocznica jest doskonałą okazją do chwili zadumy nad historią Bornego Sulinowa, podsumowania dotychczasowego rozwoju, nakreślenia śmiałych planów na przyszłość oraz do zaciśnienia więzi społeczności lokalnej. Abraham Lincoln powiedział: to piękne, gdy człowiek jest dumny ze swojego miasta, lecz jeszcze piękniej, gdy miasto może być z niego dumne. Niech więc nadchodzące lata sprzyjają mądremu kierowania losami miejscowości, niech będą czasem wykorzystanych szans i wzmacniania pozycji miasta na mapie Pomorza Zachodniego. Wierzę, że obchody jubileuszu będą pełne emocji, refleksji oraz radości. Jeszcze raz gratulując jubileuszu 30-lecia, pragnę przekazać życzenia wielu sukcesów oraz dalszego pomyślnego rozwoju miasta. Wszystkim uczestnikom składam życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz zrealizowania zamierzeń w pracy zawodowej. Z poważaniem, marszałek województwa zachodniopomorskiego, pan Olgierd Geblewicz. Jeszcze raz pani burmistrz i państwu serdecznie dziękuję za zaproszenie w imieniu własnym oraz marszałka. Dziękuję serdecznie. Chciałbym wspomnieć dwie wyjątkowe osoby, które tutaj w tym mieście się pojawiły. Ludwik Dobrowski, Jacek doskonale go pamięta, dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej. To on zdecydował, że po szpitalu tym po rosyjskim będzie uruchomiony Dom Pomocy Społecznej. Gdyby nie on, to dzisiaj w powiecie szczecineckim mielibyśmy dwa szpitale i pewnie byłoby nam trudno zarządzać. W 1999 roku miałem przyjemność i zaszczyt przejąć ten obiekt i wspólnie z obecnym tutaj Piotrem Kujawą kończyliśmy to przedsięwzięcie. Dzisiaj Dom Pomocy Społecznej to miejsce dla 162 seniorów. Ale też druga osoba wyszedł, Ryszard Korzeniowski. Pan generał Ryszard Korzeniowski, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. To Ryszard zdecydował, że tu w Bornym Sulinowie zainstalowała się ośrodek szkoleniowy strażaków zawodowych i strażaków ochotników. Niesamowita osoba, niesamowity potencjał. W konsekwencji Ryszard jest mieszkańcem Bornego Sulinowa, jest też, o ile pamiętam, honorowym gościem. Obywatelem, przepraszam. No i drodzy Państwo, jeszcze taka osobiste wspomnienie. Kiedy był tutaj prezydent Lech Wałęsa, wspólnie z panem burmistrzem Jackiem Szanowskim mieliśmy możliwość uczestniczenia w spotkaniu z panem prezydentem. Niesamowicie to wspominam. Wtedy miałem możliwość zapytania pana prezydenta: panie prezydencie, jak to było z wyprowadzeniem tych wojsk rosyjskich z terenu Polski? Wtedy Lech Wałęsa powiedział: wie pan, to było wyjątkowe, mówi, dlatego że to się nie zdarza, mówi. Przygotowali nam określone dokumenty, porozumienia i zapytałem Borysa Jelcyna, który był trochę nieszczęśliwy, Jacek powiedział. Zapytałem Borysa Jelcyna, czy on wie, co tam napisano. A Borys Jelcyn powiedział, że no nie wie. Więc wtedy zaproponowałem takie rozwiązanie zerowe i wykreśliłem ręcznie z porozumienia, które było przygotowane jako międzynarodowe porozumienie, pewien akapit, który spowodował, że później już inaczej te wojska rosyjskie mogłyby z tego być wyprowadzone. Wtedy też Lech Wałęsa powiedział i mi, i panu burmistrzowi, ponieważ mieliśmy możliwość zniesienia toastu, Jacek mi dzisiaj to przypomniał, mówi: co jak co, ale mówić to się nauczyliście. To jest historia tego miasta. Jesteśmy właśnie tymi sąsiadami, samorządowcami i wiemy, że współpraca i wspólne działanie na poziomie samorządu to jest rzecz najważniejsza. My sobie wzajemnie nie zazdrościmy, my sobie pomagamy, bo jesteśmy tutaj po to, żeby ta nasza społeczność lokalna była coraz silniejsza i żeby coraz lepiej się tutaj żyło. W imieniu wszystkich naszych samorządów z naszego powiatu szczecineckiego składamy na pani ręce serdeczne życzenia, ale wielki szacunek dla wszystkich mieszkańców, wszystkich pionierów tej ziemi, bo liderami był tu każdy. Każdy, kto zdecydował się związać swój los z Bornym Sulinowem. I życzymy i pani, i wszystkim mieszkańcom, żeby już nikt nigdy nie zasłaniał Bornego Sulinowa na mapach, jakichkolwiek by one nie były, i zawsze niech ten polskie Borne Sulinowo jest, będzie, niech się rozwija. Wszystkiego dobrego. Ja tylko sobie pozwolę, bo tutaj pewnie oprócz samorządowca, tak przedstawiciela samorządu szczecineckiego, od 10 lat jestem związana z miastem Borne Sulinowo. Tutaj mieszkam, tu mieszka moja rodzina, więc
na co dzień ma możliwość korzystania z tych atrakcji turystycznych i wierzę mocno, że będziemy się rozwijać i będziemy... Będziemy, tak? A przede wszystkim no, serdeczne gratulacje, bo za panią burmistrz to są również pracownicy urzędu, które od tylu lat robią olbrzymią pracę, tak, na rzecz naszych mieszkańców. My zmieniamy tą przestrzeń taką publiczną, natomiast to otoczenie zmienia się dzięki mieszkańcom, zaangażowaniu ludzi, chęci inwestowania w to miejsce. Dorotka, na twoje ręce. Wszystkiego dobrego. Wspólnie razem z panią Anią Gałąską, panią dyrektor biblioteki, z panią Magdą Has, która jest też przewodniczącą Rady Rodziców w mojej szkole, chcemy bardzo podziękować za to, że pani burmistrz o nas dba, nie zapomina o tych, którzy są tak naprawdę najniżej, ale nigdy nie czuliśmy i nie czujemy się, żebyśmy byli pominięci. Bardzo dziękujemy z całego serca.